Przy balonie zacząć, na jedną kamerę. Gdy oglądają Państwo nasze weekendowe programy, zazwyczaj widzicie dwie osoby. W tym wypadku nieco podstarzałego prezentera w okularach, czytajcie mnie, i piękną, energiczną, młodą prowadzącą. Jednak sam duet prowadzących, choćby najlepszy, nie jest w stanie odnieść sukcesu. Na to pracuje cały sztab ludzi. Dziś należy im podziękować i pokazać, jak ciężką pracę wykonują. Zobaczcie, jak od kuchni wygląda produkcja naszych weekendowych programów. Co, 30 sekund jest, proszę stąd opuścić to miejsce. Tak wyglądamy z ziemi. Dzień dobry. A jeszcze okazalej prezentujemy się z powietrza. Bardzo proszę. To kamery, wóz transmisyjny, kilometry kabli, ale przede wszystkim ludzie. Dobra, i słuchajcie, ustawiacie się teraz tam, gdzie zaplanowane było, nie? Czyli mniej więcej naprzeciwko pani. Tak na szybko było. Teraz mamy te sygnalizatory i te znaki drogowe. To jest miasteczko ruchu. Uważaj. To centrum dowodzenia wszechświatem. Ci panowie dbają o to, żeby wszystko na antenie było perfekcyjne. Od wizji po dźwięk. 10 sekund, uważajcie. Oczywiście nie może również zabraknąć operatorów i techników. Panowie, wasza robota jest nieoceniona. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przy produkcji jednego programu pracuje kilkanaście osób, a całością kieruje wydawca i kierownik produkcji. Dwa kebaby w cieście. Użytkownik, do którego... Sos łagodny. Tak, z dowozem. Tak. Port Lublin. Produkcja takiego programu to ogromny stres, a jak wiemy, ze stresem należy sobie radzić. My robimy to na przykład w taki sposób. Bo przecież, jak wykazały badania, taniec wyzwala endorfinę, czyli hormon szczęścia, a także adrenalinę i noradrenalinę, dzięki którym nabieramy energii. Tańczyć trzeba często, bo stresujących sytuacji nie brakuje. Poszukujemy jednego gościa, bo czasem podczas lata z TVP 3 Lublin jest tak, że goście są, a później znikają. Tak, albo ich jest więcej niż przewiduje scenariusz. Tak, ale my sobie z tym radzimy. Ze scenariuszem też. Każde wejście na żywo na początku rozkładane jest na czynniki pierwsze. Bo zawsze mamy plan B. Czasami nawet C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Panie realizatorze, bo mamy trzy hulajnogi, mamy trzech operatorów i brakuje realizatora wizji. No dobra, to zaraz przyjdę. Gwiazdorzy. Proszę odnieść się do swojego gwiazdorstwa. Tu proszę, spójrz. A. To jest nasza największa gwiazda. Nie, to nieprawda. Prawda. Tutaj przy blasku tutaj Angeliki to jestem taki malutki, nie? Choć siłą naszych programów jest duża dawka spontaniczności, to pewne kwestie oczywiście planujemy. Tam, gdzie jest nasz balon, nie? I oni podjadą na powitaniu, podjadą Aniela z jednej strony, wyjedzie tego ronda i z drugiej się spotkają przy balonie i się powitają tam. Rozumiecie, o co mi chodzi? Na zakończenie zdradzimy Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Kiedy oglądacie czołówkę, w tym wypadku lata z TVP 3 Lublin, nasi prowadzący zazwyczaj zachowują się tak. Podczas lata z TVP 3 Lublin zrealizowaliśmy ponad 40 programów. Zmienia się jednak pora roku. Zmienia się też więc nasza ramówka. Proszę pana, ja takiej pogody nie zamawiałem, proszę pana, bo to po pierwsze. A po drugie, ja takiej pogody nie zamawiałem, dlatego już zapraszamy na jesień z TVP 3 Lublin, bo zmieniamy brand z lata na jesień, bo pogoda zdecydowanie bardziej pasuje do tego programu.